No, mecz na 0-0 nigdy nie jest ciekawy. Brakło bramek. Chociaż od pewnego momentu mieliśmy przewagę jednego zawodnika, to z tej przewagi praktycznie za dużo nie wynikało. W ataku pozycyjnym ciężko coś zbudować, więcej grania w poprzek boiska i do tyłu, aniżeli do przodu. I dlatego kilka sytuacji stworzyliśmy, ale to nie były stuprocentowe sytuacje, żeby wygrać mecz. Tak, no w poprzednim meczu zdobyliśmy dwie bramki z Nielbą, a wsteczne mecze rzeczywiście wszystko na 0-0. Brak odpowiedzialności do uderzenia z drugiej linii, to widać gołym okiem. No i dzisiaj znowu słabiej zagrały te nasze boki, bo jak z Nielbą graliśmy lepiej bokami, gdzie przyszły do środkowania, z tego padły bramki. Natomiast dzisiaj było to zdecydowanie słabiej. Ja myślę, że tak, bo jednak Tomek jest jedynym pomocnikiem, który gra dobrym podaniem do przodu i jego strata jednak jest duża. Nie wiem, jest w szpitalu, wiem, że rozcięcie jest dosyć poważne i jechał do szycia, ale nie mam jeszcze informacji, jak to dalej się będzie rozwijało. No, tak jak ten powiedział, 0-0. To trochę ani dla kibiców, ani dla wszystkich, którzy oglądali to widowisko, no nie jest fajne, ale z drugiej strony meczu, którego nie można wygrać, trzeba zremisować i my już kilka takich meczów przegraliśmy. Z Unią Swarzędz, z Kleczewem przegraliśmy jedną bramką, także no z tego remisu ja jestem zadowolony, chociaż uważam, że w tym meczu mogliśmy pokusić się o zwycięstwo. Nie, my chcieliśmy ten mecz wygrać, bo wiadomo, no, trzeba te punkty się zdobywać samymi remisami, to my się tutaj nie utrzymiemy w tej trzeciej lidze, a takie jest nasze zadanie, utrzymać się w trzeciej lidze. No, troszeczkę pokrzyżowało 5 minut i miałem uszykowaną zmianę dla Jacka, miał wejść Kowal szybki napastnik, ale tutaj troszeczkę to pokrzyżowało bardzo, bardzo. No, może byśmy stworzyli jeszcze jedną, dwie sytuacje. Stuprocentowym, bo takich nie mieliśmy. Rzadko się zdarza, żeby dwie żółte kartki za symulowanie, tak? No nie wiem, ja do sędziego podszedłem po meczu, mówię, no jak takie akcje sędzia robi, no to niech chociaż powie przed meczem, że za każde symulowanie będzie karał żółtymi kartkami. No pierwsza symulka mogła być, był blisko sędzia, dał żółtą kartkę, no to zawodnik, który robi drugi raz takie coś, no to ja rozmawiałem z Jackiem, on normalnie wszedł, gdzieś tam był zahaczony, poczuł, przewrócił się i ja nie wiem, na gorąco to można tam wszystko sobie mówić, trzeba to obejrzeć i tak obejrzymy, to w Kanale Plus są różne debaty i tak sędziowie wyjdą na swoje, bo nigdy, fajnie jakby sędzia się przyznał do błędu, ale to chociaż niech nie daje tej drugiej żółtej kartki, no to dał jedną, to dziękuję, no. a dał drugą, no i cały wynik zupełnie, moim zdaniem, popsuł mecz sędzia, no bo to nie było żadne zagranie, no nie wiem, na czas czy coś. My chcieliśmy grać, my nawet w 10 graliśmy o zwycięstwo, to nie było tak. Ja staram się zespół zawsze nastawiać, żebyśmy grali o 3 punkty, nie ma żadnego symulowania, nie ma grania na czas, wszystko gramy o to, żeby wygrywać.